Cześć, witajcie, jestem Matus i witam was w dawno nieobecnej serii na moim kanale, czyli Historie. Chciałbym znowu reaktywować tą serię i wrzucać ją częściej, więc jeśli film wam się spodoba, to pozostawcie po sobie łapkę w górę i będę wiedział, że chcecie tej reaktywacji. Dzisiaj chciałbym wam przedstawić historię najlepszego polskiego komentatora, Piotra Izaka Skowryskiego. Serdecznie zapraszam. W czasie, kiedy Izak zyskał już dużą popularność i oglądalność, niektóre osoby zaczęły oskarżać Piotra o używanie viewbota na streamach, jednak to tylko głupia plotka. Mam mala. Leży z dżungli. Zostaje w dywanach. Mam jednego flasha jeszcze. No i porobieni. Poszło! Jak każdy wie, tak dużego sukcesu nie osiąga się od razu. Na coś takiego składa się wiele czynników. Głównym z nich jest wytrwałość. Jest to główna zaleta Piotra, którą w tym filmie wam przedstawię. Jak sam Izak pisze na swojej stronie izaktv.pl, jego kariera z grami zaczęła się od gier Prince of Persia, Dizzy i Zupaplex. Później pierwszy Counter-Strike 1.0 aż po 1.6. W te wersje grał bardziej hobbystycznie, natomiast bardziej zainteresował się Counter-Strike'em Source, gdzie zaczęła się cała jego przygoda z półprofesjonalnym gamingiem. Od 2008 roku grał w drużynie o nazwie Team Vega w składzie z Crashem, Mike'iem, Zaxem i Kwiczolem, za którego później grał Nemek. W tym czasie Izak nie poświęcał całego swojego czasu tylko na grę, lecz miał też wiele pasji, takie jak komentowanie meczów, czy chociażby muzyka. Cześć, witam was, Piotr Izak Skowryski, a dzisiaj wieczór z Counter-Strike'em Source'em. Dzisiaj czeka nas mecz Polska kontra Słowenia w Clan-Based Nations Cup. To jest mecz pomiędzy właśnie dwoma reprezentacjami. Bardzo ważne spotkanie. No i tutaj spodziewali się teraz Rasha. Przygotowani na to. Ginie teraz Jugger, no i w tym momencie już został sam Shine tutaj z Diglem samym. Na jego oficjalnym kanale na YouTube możemy w starych filmach znaleźć kilka coverów. Czy nawet jeden diss. Proszę cię, Crashu, nie wydzieraj japy, bo ci w końcu żyłka pęknie. Więc wyluzuj trochę, napij się herbatki, albo idź na łąkę i powąchaj kwiatki. Izak na początku 2008 roku zadebiutował swoim komentarzem w znanym swego czasu serwisie dotyczącym Counter-Strike'a Headshot TV. Witam was bardzo serdecznie. Przed wami emocjonująca mecz z Counter-Strike Source'em. A tutaj mówi Piotr Izak Skowryski i Radek Kwiczorzyk. Przez cały czas dodatkowo Piotrek studiował na Politechnice Warszawskiej, gdzie będąc na spotkaniach Erasmus poznał Paulinkę, która często angażuje się w jego dzisiejsze streamy i bardzo wspiera go w tym, co robi. Łoczysz, cholera jasna, gdzie jestem? Aaaa! Jezus Maria, kochanie, nie rób mi tak... Boże, kochanie! Nie, to było chamstwo! Nie, to było chamstwo! Boże, ja mogłem tutaj zawału dostać! Po nadejściu CSGO, Izak na początku utrzymywał swój świetny poziom gry. Początki streamów nie były zbyt obiecujące, bo na jego streamach, jak sam mówił, było 5 osób, z czego 3 osoby to on sam na różnych urządzeniach, 4. osoba to Easy, a ta 5. osoba to był ten jeden widz, który, cytuję, zagubił się na Twitchu. Po pewnym czasie, gdy CSGO zaczął rosnąć w siłę wśród profesjonalnych graczy,
Filip Nowokupski zauważył komentarz Izaka, więc postanowił się odezwać do niego z prośbą o komentowanie ich meczów na kanale Twitcha NeoGir. Przez pewien czas na tym kanale komentował Izak, Prawus oraz dziewczyna Filipa Nowokupskiego. Po pewnym czasie Izak postanowił jednak wrócić na typowe komentowanie meczów na swoim kanale Twitch. Terroryści, będzie rush na pochylnie, tutaj jest Easy, no, czy tutaj Easy znów się pokaże z dobrej strony? Dobre flashy poleciały Easy, no i zobaczmy na Easy'ego, Patryk Easy dzięcioł w akcji, ależ teraz poleciały fragi, nie, Easy będzie ace, Patryka będzie ace, tak jest, Easy sobie tutaj poradził, znakomicie, 5 fragów Easy'ego. To jest pierwszy ace Patryka, którego ja widzę w kanterze. Nie no, żartuję, ale pierwszy ace Patryka, który komentuje tutaj w mojej karierze komentatorskiej. Jest Easy, wspaniale to zrobił naprawdę. Pokazał się z bardzo dobrej strony. Na początku 2014 roku stream Izaka zaczął gwałtownie przyspieszać i rosnąć w siłę. 26 stycznia wygrał on pierwszą edycję Jarok i dołączył do ekipy streamerów, przez co oczywiście zyskał więcej widzów na swoich streamach. W marcu podczas wygranej Virtusów na IEM-ie Piotrek siedział na trybunach tylko jako widz. Jednak po tej wygranej dalsze komentarze meczów polskiej ekipy dawały kolejnego wielkiego boosta dla Izaka. CSGO strasznie rosnął w siłę, a oglądalność streamów Izaka sięgała niemal do 60 tysięcy osób. W tym czasie na popularnej stronie HLTV powstał nawet post, który oskarżał Piotra o używanie viewbotów. Izak jedynie mógł się z tego cieszyć, bo wiedział, że jest to nieprawda. Na kolejnym IEM-ie, czyli w 2015 roku, Izak był już jednym z trzech komentatorów razem z Morganem i Prawusem. Był to jego największy turniej, jaki komentował w swojej komentatorskiej karierze. I to jest ostatni moment, żeby jeszcze powalczyć o remis. I mamy właśnie rekord. 700 tysięcy widzów, to jest nowy rekord Counter-Strike'a, prawda? Czyli 200 tysięcy widzów więcej niż na finale DreamHack Winter. Dokładnie, to jest nieprawdopodobne. 730 tysięcy w tym momencie ludzi ogląda. Tutaj w grze to jest nieprawdopodobne, jak Counter-Strike się rozwija, jak Counter-Strike idzie do przodu. Awupo przygotowany, tam jest Krims, będzie podsadzony, no i niebezpiecznie zauważył już tam kawałek biega, no i niestety, ale ta szybko odpowiada. Krims mocno jednak obijany, Krims ginie, Neo trafia! 4-3, bombset prawie zajęty, jeszcze tylko Pronax, tu jeszcze jest jednak jeden zawodnik. Gdzieś się czai tam w smoku, czyli tam pięknie ten ginie. Pięknie ta Zineo, no i to jest 4 na jednego! Na jednego, pięknie rozegrała ta drużyna. Virtus Pro zostaje tylko Flusha, tylko z Magiem. No i mamy tą 15 rundę w garści. Musimy naprawdę to zrobić. Flusha no nie ma, kompletnie nie może mieć szansy na to jest ugranie coś takiej rundy. Ja się denerwuję jak nigdy, po prostu jestem w takim szoku. To się dzieje. Jest 12-15, comeback jeszcze na 15-15. Jeszcze jednak Flusha z jednym fragiem, cały czas próbuje walczyć. Nie ma już jednak robi się niebezpiecznie, czasu, ale jednak Snax, no i jest! Mamy ten remis, no i za chwilę przejdziemy do dogrywki 15-15. Wyjechał również dwa razy na DreamHacka, gdzie komentował dla telewizji i oczywiście do internetu. Izak to bardzo charyzmatyczna osoba, która potrafi przyciągnąć na swoje streamy tłumy ludzi. Jest on wzorcem ciężkiej pracy, jaką poświęcił na rozwój swojego kanału. Studiował, pracował i jednocześnie streamował. W 2014 roku Izak zajął się też bardziej YouTube'em. Zaczął on tam rzucać po prostu swoje filmy. Cały czas rośnie w siłę i zyskuje nowych widzów. Aktualnie pogrywa sobie razem z Inet Coxami na LANach czy turniejach offline. Z tego miejsca życzę mu jak największych sukcesów na skalę światową, no i oczywiście tą polską. To już na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że wszystko się Wam spodobało, nic się nie pomyliłem, o niczym nie zapomniałem. Jeśli chcecie, abym coś zmienił, to po prostu napiszcie to w komentarzach, zostawcie łapkę w górę i widzimy się w kolejnym filmie. Na razie, trzymajcie się i cześć!